Obecny Król Francji. Jedno z najsłynniejszych zdań w historii filozofii głosi, że obecny król Francji jest łysy. Zdanie to sformułował i przeanalizował po raz pierwszy Bertrand Russell w artykule O Denotowaniu opublikowanym w 1905 roku. Dlaczego owłosienie francuskiego króla tak zafrapowało brytyjskiego filozofa? Jednym z fundamentalnych praw logiki klasycznej jest zasada wyłączonego środka. Z dwóch wzajemnie sprzecznych zdań, na przykład Kraków jest stolicą Polski i Kraków nie jest stolicą Polski, jedno musi być prawdziwe. Co jednak ze stwierdzeniem obecny król Francji jest łysy. W 1905 roku, gdy Russell prowadził swoje analizy, podobnie jak dzisiaj, Francja była republiką i nie miała króla. Russell zmuszony był zatem uznać, że zdanie obecny król Francji jest łysy jest fałszywe. Jeśli jednak zdanie to jest fałszywe, to na mocy zasady wyłączonego środka prawdziwe musi być zdanie obecny król Francji nie jest łysy. Co przecież też nie jest prawdą. Stajemy w obliczu ciekawej zagadki. Albo trzeba odrzucić zasadę wyłączonego środka, albo wskazać jakiś błąd w przeprowadzonym przez nas rozumowaniu. Zagadka ta wydawać się może błahą, niepoważną zabawą intelektualną. Ten i podobne problemy doprowadziły jednak Rasla do daleko idących i niezwykle doniosłych obserwacji odnośnie do natury języka. Stwierdził on mianowicie, że należy odróżnić dwie warstwy językowe powierzchniową i głęboką. Na powierzchni wydaje się, że obecny król Francji jest łysy, to proste, niezłożone zdanie. Jednak wedle Rasla w głębokiej, logicznej warstwie jest to koniunkcja trzech zdań. Że istnieje takie x, że x jest królem Francji, i że x jest łyse, i że jest tylko jedno takie x. Koniunkcja dowolnie wielu zdań jest prawdziwa jedynie wtedy, gdy wszystkie jej człony są prawdziwe. A zatem analizowane przez Rasla zdanie złożone jest fałszywe, ponieważ jeden jej z członów, istnieje takie x, że x jest królem Francji, jest fałszywy. Z tego samego powodu fałszywe jest także zdanie obecny król Francji nie jest Łysy. I ono jest koniunkcją trzech zdań. Istnieje takie X, że X jest królem Francji i że X nie jest Łysy i że jest tylko jedno takie X, a pierwszy jej człon jest fałszywy. Teza, że język obok struktury powierzchniowej posiada także strukturę głęboką, jest oczywiście kontrowersyjna, choć odegrała ważną rolę zarówno w badaniach filozoficznych, jak i w teoriach językoznawców. Na pewno jednak jest to teza ciekawa i warta namysłu. Pokazuje to, że obecny król Francji, łysy czy owłosiony, dobrze spełnił swoją funkcję. Rozbudził naszą ciekawość, prowadząc do sformułowania ważnej teorii odnoszącej się do natury języka.